prezentujemy nową ofertę Polskiej Credit Union – gwarantowane lokaty oszczędnościowe. Skorzystaj z naszej oferty i powiększ swoje oszczędności o 1,8%. Wszystkie lokaty są gwarantowane i ubezpieczone na całą sumę wkładu. Nie zachodzi żadne ryzyko utraty kapitału. Skontaktuj się z oddziałem inwestycji lub biurami naszej Credit Union. Nie zwlekaj, oprocentowanie może ulec zmianie. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Taborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. W Polskiej Credit Union tylko teraz. Specjalna oferta na nowe depozyty. 2,25% na okres 9 miesięcy. O szczegóły zapytaj w oddziałach Credit Union. Uwaga, firmy renowacyjne i inwestorzy. Dom semi-detached na sprzedaż. Czterosypialniowy z zezwoleniem na apartament w basemencie poniżej $600,000 w okolicy Tomken i Blur. Dzwońcie do Moniki Bejger 416 895 12 64. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. W poniedziałek wielkanocny, 2 kwietnia, minie 13 lat od dnia, kiedy święty Jan Paweł II odszedł do domu ojca. Ponownie będziemy wracali myślami do chwili, gdy wpatrywaliśmy się w okna Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Plac Świętego Piotra wypełniony był po brzegi, a kilkadziesiąt stacji telewizyjnych transmitowało modlitwę w intencji naszego papieża. W Rzymie na placu Świętego Piotra oczywiście ludzi jest najwięcej, ale nikt oprócz tych, którzy byli najbliżej Jana Pawła II, nie mógł zauważyć, jak na trzecie piętro Pałacu Apostolskiego wleciał anioł pański i łagodnym szeptem zaprosił Ojca Świętego do siebie. Wiadomość o śmierci papieża ogłosił arcybiskup Leonardo Sandri. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie. Te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie,
które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za Nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i te chwile oddaję w ręce Matki mojego Mistrza. Totus tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności. Przez całe swoje życie święty Jan Paweł II szedł przez świat i głosił, że nic nie jest nam bardziej potrzebne niż Boże miłosierdzie. To w nim człowiek odnajduje ukojenie wszelkich lęków i odnajduje nadzieję. Jan Paweł II nie bez powodu nazywany jest papieżem miłosierdzia. Święta siostra Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia. To ona doprowadziła do powstania wizerunku Jezusa Miłosiernego. To jej Pan Jezus podyktował koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz wielką tajemnicę ukrytą w trzech słowach – Jezu, ufam Tobie. Z tą właśnie tajemnicą związane było całe życie Jana Pawła II, przypomina ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Jego droga życiowa od samego właściwie dzieciństwa była naznaczona trudem, cierpieniem, bezradnością, a kiedy dotarł do Krakowa, już nie spotkał osobiście siostry Faustyny, ale wiedział, że to miejsce, Łagiewniki, mają w sobie jakiś szczególny klimat. I rzeczywiście, kiedy tu pracował w pobliskim Solwaju w czasie okupacji, wtedy wracając z pracy, bardzo często wstępował do kaplicy klasztornej, aby tam właśnie przed Jezusem Eucharystycznym szukać światła, nadziei, jakiegoś trafnego rozpoznania, czego Pan Bóg od niego oczekuje. Swoją posługą Jan Paweł II dawał osobiste świadectwo miłosierdzia. Był przy chorych, cierpiących, umierających. Był także w więzieniu. Przyszedł do człowieka, który w 64. rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie oddał do niego strzał. Przyszedł do Ali Akczy i przebaczył. Jan Paweł II wskazywał, że jedyną drogą do tego, aby nie zostać zniewolonym, zniszczonym, pognębionym, jest zwrócenie się do Boga, który człowieka podnosi, okazuje mu miłosierdzie. To nie tylko jest przebaczenie grzechów, ale to jest ubogacenie tym darem, jakim jest życie Boże. Jan Paweł II przez cały swój długi pontyfikat przypominał nam wszystkim, jak bardzo współczesny świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na różnych bowiem miejscach cierpi człowiek i woła o człowiek. Potrzebuje jego obecności, potrzebuje jego pomocy. Jakże ważna jest ta obecność ludzkiego serca i ludzkiej solidarności. Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biedny. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Ta ufność w Jezusa Miłosiernego stała się jednym z filarów pontyfikatu papieża Polaka. Zaledwie 2 lata po wyborze na stolicę Piotrową ukazała się encyklika Dives in Misericordia – Bóg bogaty w miłosierdzie. To w niej Jan Paweł II odsłaniał oblicze Ojca, który jest Ojcem Miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy. Jeszcze jako metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła przyczynił się do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego siostry Faustyny Kowalskiej. Później już jako papież najpierw ją beatyfikował, a później kanonizował. Kolejnym etapem rozniecania iskry Bożego Miłosierdzia było ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego.
konsekrował bazylikę w Łagiewnikach, a w 2002 roku dokonał uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. W czasie tej drugiej wizyty pamiętam jego słowa, po raz pierwszy padły z ust papieża. Słowa odnoszące się do iskry, która wyjdzie z Polski i przygotuje świat na powtórne przyjście Chrystusa. I właśnie Ojciec Święty powiedział, stąd wyjdzie ta iskra. Jan Paweł II i Boże Miłosierdzie, któremu zawierzył, odszedł 2 kwietnia 2005 roku na oczach całego świata. Odszedł w noc Bożego Miłosierdzia.